Over wolność, a z nami jest już Sławomir Ozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa Berlin. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy serdecznie. Przed chwilą rozmawialiśmy o wczorajszych protestach we Francji, protestach przeciw paszportowi covidowemu. Podobne, może nie na taką skalę, może za chwilę się dowiemy, na jaką dokładnie podobne protesty odbyły się w niemieckich miastach, w tym w Berlinie. Pan w nich uczestniczył, wrzucał relacje oraz zdjęcia do internetu. Rzeczywiście te niektóre potyczki z policją wyglądały bardzo brutalnie. No tak, mieliśmy wczoraj taką dużą demonstrację, która była przez wszystkie instancje sądowe w Niemczech zakazana. Była to demonstracja zorganizowana przez ten ruch Querdenken, który przeciwstawia się obostrzeniom koronawirusowym. Demonstracja, jak już wspominałem, zakazana, która jednakże się odbyła. Uczestniczyłem w obu dwóch dniach demonstrowania, bo w sobotę mieliśmy tak jakby przedsmak tego wszystkiego. No i wczoraj potężna demonstracja. To nie była taka demonstracja, jaką widzieliśmy wcześniej w Berlinie. Nie była to demonstracja, która szła z punktu A do punktu B. To było kilka demonstracji, które potworzyły się spontanicznie, automatycznie. Jak już mówiłem, wszystko było zakazane i które mimo dużej prezencji policji się odbyły. Jak to się stało? No najpierw mieliśmy do czynienia z demonstracją, która automatycznie powstała pod Olympiastadion, pod stadionem olimpijskim. Tam miało odbyć się samochodowe korso, które było dopuszczone. To samochodowe korso miało przyjechać przez Berlin. Policjanci przyjechali, motory, wszystko przygotowane do tego, ażeby ruszyć, ażeby policjanci na motorach mogli przyblokować skrzyżowania i wówczas stworzyła się grupa ludzi, która ruszyła do przodu i na moście przed Olympiastadion, przed stadionem olimpijskim przerwała pierwszą blokadę policyjną. Następnie demonstracja szła przez Westen, przez taką willową dzielnicę Berlina. Tam policjanci próbowali drugi raz zablokować przejście. Tą drugą zaporę również demonstranci przerwali. Coraz więcej osób do tych demonstrantów się dołączało. I tak duża grupa ruszyła dalej. Została w pewnym momencie rozczłonkowana, podzielona. To jest taka taktyka policyjna. Dzielenie dużej demonstracji na mniejsze grupki. Po prostu blokuje się skrzyżowania, blokuje się ulice. I w ten sposób przypuszcza się, że ludzi potem się blokuje i w ten sposób próbuje się taką dużą demonstrację rozbić. No właśnie, duża, czyli jaka? Bo jedne media donoszą o kilkuset osobach, Deutsche Welle pisze o 5000 uczestników. Jak pan ocenia ilość osób? Nie możemy dokładnie powiedzieć, ile było osób, bo tak jak mówiłem, tych demonstracji było X, tak? Pierwsza demonstracja, która ruszyła spod Olympiastadion, potem mieliśmy demonstrację, która była pod Siegessäule, która też się przebiła, która chciała iść w kierunku tak zwanej dzielnicy rządowej. Oczywiście tam się nie dostała, cała dzielnica rządowa łączy z Bramą Brandenburską, Parkiem Tiergarten, miejscem rządzenia pani kanclerz Merkel, czyli Kanzleramt, Reichstagiem i tak dalej, czyli Bundestagiem, wszystko było zablokowane. Czyli nie było powtórki z zeszłego roku, kiedy zaczął się prawie szturm na Reichstag? Nie. Tego nie mieliśmy, dlatego że, jak to mówią Niemcy, weit und breit, czyli daleko i szeroko, było wszystko przez policję zablokowane. Natomiast doszło do pod Aniołkiem, czyli pod Siegessäule, doszło do poważnych demonstracji. Tam już nawet policja zagroziła uruchomieniem armatek wodnych. I ci demonstranci zawrócili przez Ernst-Reuter-Platz, przez koło dworca Co, słynnego dworca Co, książka dzieci z dworca Co, przemaszerowali ulicą u mnie pod domem Litzowstrasse i poszli przez park Amgleisdereck w kierunku Alexanderplatz. I tutaj już policja za bardzo nie interweniowała, pozwoliła tym ludziom przejść. Oni po drodze, bo to nie było, że tak powiem, takiego sformalizowanego marszu, to było kilka różnych grup, które gdzieś tam się spotykały, przeszli po drodze, przeszli spokojnie na Alexanderplatz i tam policja jakby otoczyła wszystkich, którzy na tym Aleksanderplatz się znaleźli, reszty nie dopuszczała, wezwała demonstrantów do rozejścia się, dwukrotne wezwanie i wtedy dar od Pana Boga spadł ulewny, taki ciężki ulewny deszcz, który praktycznie pomógł policjantom rozmyć, jak powiem tak kolokwialnie, rozmyć tą grupę Querdenken, która została. Resztę policja z Aleksanderplatz wypchnęła, oczywiście robiąc taką tylarierę, wypychając każdego, kto nie był dziennikarzem. Deutsche Welle donosi, że aresztowano 600 osób.
Tak, wszystkich, którzy przeciwstawiali się wychodzeniu jakby z miejsc, które policja kazała opuszczać, też tych, ci, którzy przerywali kordon policyjny, ci, którzy atakowali policjantów, byli aresztowani. Policjanci byli bardzo przygotowani, byli oczywiście również policjanci z psami, mieli samochody, więźniarki i tak dalej, i tak dalej. Aresztowano prawie 600 osób, ale chciałem tylko powiedzieć, że na koniec na tym Aleksandra Plac, jak już została taka naprawdę zwarta, twarda grupa Quardenget, doszło do poważnych, kolokwialnie oczywiście ponownie, zadym z policją, do bujek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozmycie tego całego ruchu Quardenget zajęło jeszcze ładnych parę godzin. Na dzisiaj były zapowiedziane następne demonstracje, które zostały zakazane. Jedna na Zipcentyluni pod Bramą Brandenburską, druga na Potsdamer Platz. Na środę Quardenget zapowiadają następne demonstracje, nazywają to lato z demonstracjami. Zobaczymy. Mimo zakazu, mimo tego, iż policja się dobrze przygotowała, rząd był przygotowany, wszystko otoczył, ogrodził, 2200 policjantów na służbie, etc., 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 nie byli w stanie zatrzymać tego zgromadzenia, nie byli w stanie zatrzymać takiej ilości ludzi. Na pytanie ze strony dziennikarzy, też na krytykę, która płynęła ze strony polityków, iż policja nie dała sobie rady, szef, rzecznik prasowy policji odpowiedział, że gdyby byli berlińscy policjanci, mieli x razy więcej oficerów i x razy więcej policjantów, to może by sobie dali radę. I tak policja berlińska była wsparta przez policję saksońską. Widzieliśmy innych policjantów niż tylko z Berlina, ale to i tak niczemu nie pomogło, dlatego że tyle ludzi spontanicznie się zgromadziło. Musimy powiedzieć jeszcze jedną rzecz na sam koniec. Na koniec. Mieliśmy do czynienia z bardzo poważnymi, jeszcze raz powiem kolokwialnie, zadymami pomiędzy policjantami i uczestnikami demonstracji. Mieliśmy bardzo, bardzo mocne ataki na dziennikarzy. Mieliśmy bardzo dużo ataków na policjantów. Także ta cała sytuacja radykalizuje się, zaostrza się, zaognia się i tutaj nie będzie już chyba kroków w tył. Jeżeli już, to będziemy mieli do czynienia z dalszą eskalacją. Mówił dr Sławomir Ozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa prosto z Berlina. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.